Dzień dobry, panie burmistrzu. Spotykamy się dzisiaj ze szczególnych powodów. Otóż z takich, że właściwie to spotkanie z panem i te pytania, które mam panu za chwileczkę zadać, wymusili na mnie nasi widzowie, internauci, którzy domagali się, żeby pan się wypowiedział na temat tego, co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Miejskiej, gdzie rozgorzała, trzeba tak chyba to powiedzieć, dość ostra dyskusja na temat tej największej naszej inwestycji wodno-ściekowej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja oglądałem sprawozdanie z tej sesji, przynajmniej tę część, którą państwo wyemitowaliście. I powiem szczerze, że oglądałem z pewną przykrością. Dlatego, że z jednej strony informacje przekazane przez pana prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wskazują na to, że projekt przeżywa perturbacje. I to dosyć poważne. Z drugiej strony nie ukrywam, że pewną przykrość sprawiły mi komentarze pana burmistrza Cichockiego o tym, że odpowiedzialność za to leży po mojej stronie, albo że wina leży po mojej stronie. Otóż od 13 grudnia 2010 roku burmistrzem i odpowiedzialnym za sprawy gminy jest pan burmistrz Cichocki. I od tego czasu, czyli od ponad półtora roku, w jego rękach są decyzje, w jego rękach są możliwości, w jego rękach są pomysły, o ile je ma, na to, by te sprawy prowadzić poprawnie. Ja chciałbym przypomnieć, że w 2010 roku wraz z moim odejściem można wyznaczyć próg odpowiedzialności. Do tego czasu projekt był realizowany w sposób niebudzący wątpliwości do tego stopnia, że został wskazany jako wzorcowy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i w biuletynie dobrych praktyk pokazany jako wzór. Nie sądzę, by ministerstwo miało złą wiedzę na ten temat, ponieważ projekt, zanim uzyskał akceptację Komisji Europejskiej, był na różne strony wertowany, oceniany przez instytucje krajowe. To nie jest przypadek i to nie jest kwestia oceny wynikających z sympatii czy antypatii. Wybitnej klasy fachowcy przeglądają każdy dokument, każdą deklarację, każde wyliczenie, by w rozliczeniu z Komisją Europejską projekt się obronił. I ten bronił się. Dlatego jeżeli coś się z nim złego dzieje, to odpowiedzialność ma swoje nazwiska i swoje twarze. Odpowiedzialność za ten projekt ponoszą prezes Wodociągów i Kanalizacji i burmistrz miasta i gminy Końskie. No właśnie, panie burmistrzu, pan prezes, składając dość obszerną informację czy sprawozdanie na temat realizacji tego projektu, powiedział, że między innymi głównym punktem oporu tego, że to nie przebiega tak, jakby należało, zgodnie z harmonogramem, jest to, że nagle część mieszkańców wycofuje się z tych swoich decyzji dotyczących przyłączenia się do sieci i że zabrakło środków finansowych na wykonanie przyłączy. To chyba były główne dwa takie powody, które wymienił pan prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Studium wykonalności, które było podstawą uzyskania przez nas pomocy z Funduszu Spójności, wskazywało dwa podstawowe źródła finansowania tego, co nazywamy wydatkami kwalifikowanymi, czyli tymi, które służą realizacji projektu. To Fundusz Spójności w części dotacyjnej, uzupełniony przez pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która traktowana była w tym studium jako wkład własny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. A więc ze strony wodociągów i ze strony gminy nie była potrzebna nawet złotówka na pokrycie wydatków, jeżeli chodzi o środki i o wydatki kwalifikowane. Pozostałą część, w tym wydatki tak zwane niekwalifikowane, czyli te, które nie ulegają rozliczeniu w ramach projektu, bo nie służą bezpośrednio budowie tej kanalizacji, miały być finansowane z dokapitalizowania poprzez gminę. Jest rzeczą odrębną, skąd gmina miała na to wziąć pieniądze, ale przesądzenie tego z góry byłoby rzeczą chyba nadmiernie optymistyczną w warunkach ciągle zmieniającego się prawa. Myśmy zakładali, że część tych środków gmina uzyska poprzez wpłaty ze strony samych zainteresowanych. Myślę, że błędem było ogłoszenie w początku tej kadencji, że nie będzie to 1500-1600 zł, na jaką to kwotę mieszkańcy byli
od wielu lat przygotowani, lecz będzie to pełny, stuprocentowy koszt wykonania tego przyłącza w wysokości około 5 tysięcy złotych. Ta informacja zburzyła pewien poziom zaufania między administracją publiczną, samorządem, a mieszkańcami. I myślę, że to jest główny powód, dla którego ten brak zaufania, brak wiary w dotrzymywanie zobowiązań dzisiaj przyczynia się do wycofywania się mieszkańców z podpisanych wcześniej umów czy zgód. To oczywiście jest niezwykle groźne w skutkach, dlatego że projekt będzie rozliczalny z tak zwanego efektu ekologicznego, mierzonego ilością wykonanych przyłącz. Odrębną kwestią jest to, co się dzieje po 13 grudnia 2010 roku. Otóż tutaj pojawiły się pewne szanse, które jak na razie nie są wykorzystane. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na dofinansowanie budowy przyłącz. Dlatego, że my jako jedni z nielicznych mieliśmy tę sprawę uporządkowaną, czyli wskazywaliśmy, że będą w ramach projektu budowane przyłącza i będą finansowane poprzez pomoc gminną. W wielu przypadkach tego rozwiązania nie było i niepewność co do tego, czy uda się uzyskać efekt ekologiczny, po pierwszych etapach realizacji takich projektów jak nasz w ministerstwie budziła obawy co do skutków. Stąd ten pomysł konkursu. Jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą. Jakim cudem 300 milionów złotych przeznaczonych przez ministerstwo to kwota niewystarczająca dla wniosku przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Jeżeli ten wniosek jawił się jako coś oczywistego, ponieważ przedsiębiorstwo miało wszystkie niezbędne dokumenty wskazane przez donatora, przez ministerstwo, tak naprawdę pozbierać, wypełnić wniosek i przekazać do ministerstwa. Ja nie rozumiem takiego pojęcia jak zabrakło dla nas środków. No, gdybyśmy posługiwali się tym pojęciem, to zapytałbym, dlaczego nie zabrakło w takim razie w Funduszu Spójności dla Gminy Końskie 120 milionów, a tutaj zabrakło kilku czy kilkunastu milionów. Dlaczego nie zabrakło na inne inwestycje? To nie jest kwestia braku, tylko przygotowania wniosku, złożenia go, opracowania w taki sposób, by on się w konkurencji z innymi obronił. Tak, na wstępie już pan powiedział na ten temat, że pan burmistrz, jakby pan burmistrz Cichocki obarcza całą winą poprzedni samorząd, poprzednią ekipę, czyli no mówiąc wprost pana, panie burmistrzu, za te kłopoty. Między innymi powiedział, że dokumentacja była niepełna, że nie wskazano tam konkretnych źródeł finansowania tego projektu czy dofinansowywania i w związku z tym on w ogóle nie powinien być realizowany, nie powinien ujrzeć światła dziennego. Ja cytuję z pamięci, ale to mniej więcej w tym znaczeniu, w tym sensie pan burmistrz Cichocki się wypowiedział. No, uśmiecham się tylko, ponieważ, panie dyrektorze, proszę państwa, gdyby były jakieś luki w wyliczeniach towarzyszących wnioskowi, nikt odpowiedzialny w Polsce, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, w Ministerstwie Środowiska i w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nie pozwoliłby na to, by ten wniosek był procedowany do końca. Tymczasem ten wniosek przeszedł przez całą ścieżkę oceny merytorycznej, został oceniony pozytywnie i to w czasie rekordowo krótkim, jeżeli porównamy z innymi wnioskami. Na dodatek w rekordowo krótkim czasie sprawdziła ten wniosek i pozytywnie oceniła Komisja Europejska, która podpisała umowę na jego realizację. Przy czym jeszcze jedna uwaga, taka czysto techniczna. Komisja Europejska nie podpisała umowy z Gminą Końskie ani z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Podpisała umowę z rządem polskim na realizację tej inwestycji. Czy przedstawiciele rządu polskiego przedstawiliby dokumenty, które byłyby niekompletne? No, chyba że pan burmistrz Cichocki bardzo nisko ocenia ten rząd. I jeszcze jedno już na zakończenie, panie burmistrzu, pytanie. W związku z tym chciałem pana zapytać, czy widzi pan jakąś szansę na to, że ten projekt zostanie w terminie zrealizowany, że zostanie to
że to pana dziecko urośnie, bo to tak trzeba nazwać, że to pana dziecko i pewnie chciane było, bo tutaj chyba odnosi się takie wrażenie, przynajmniej część ludzi, z którymi ja rozmawiam, czy ci, którzy piszą do mnie, wynika z tego, że w ich rozumieniu to dziecko jest niechciane jakieś. Czy w związku z tym mówię, czy mógłby pan udzielić jakiejś rady, czy mógłby pan podpowiedzieć tej aktualnej władzy samorządowej, miejskiej, miejsko-gminnej, jak wyleźć z tego problemu, jak to w miarę delikatnie i spokojnie przebrnąć przez to, żeby jednak on się ukończył, żeby ten efekt ekologiczny uzyskać i żeby nie zwracać tych pieniędzy, bo to byłoby chyba największe zagrożenie dla nas, dla budżetu gminy. To byłaby katastrofa. Ja głęboko wierzę, że do tego nie dojdzie. Ale jeżeli pan pozwoli, jeżeli państwo pozwolicie, powstrzymam się od rad. Myślę, że nie byłoby dobrym obyczajem, gdybym pouczał swojego następcę. Wydaje mi się, że ma świadomość zagrożeń i będzie starał się o to, żeby im przeciwdziałać. Ale jedno jest ważne. Nie można tego robić poza ludźmi, wbrew ludziom, czy bez rozmów z ludźmi. Ludzie byli przekonani do tego i źle się stało, że wskutek, myślę, słabej znajomości tematu zostali do tego projektu zniechęceni. Myślę również, że warto spojrzeć na to jeszcze od innej strony. Nic tak nie przemawia do wyobraźni, i nic nie jest tak ważnym argumentem, jak argument kieszeni. Jeżeli przyjmujemy pewną politykę finansową, która w pierwszym rzędzie uderza w tych, którzy zamierzają się przyłączyć do nowego projektu kanalizacyjnego, to nie dziwmy się, że licząc pieniądze ludzie zaczynają wahać się, czy z tego skorzystać, czy nie. Mówię o ostatnio wprowadzonej w życie taryfie opłat z tytułu świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Najcięższym grzechem tej taryfy jest pewnego rodzaju wymiar praktyczny obciążeń przerzucanych na tych, którzy do tej pory nie mieli przyłącza kanalizacyjnego, a teraz w ramach tego projektu będą chcieli go mieć. Oni, niezależnie od tego, w jak wielkiej skali będą korzystać z kanalizacji, będą obciążeni niemalże potrójnie opłatami stałymi, nie mówiąc, że o opłatach z tytułu użytkowania. Inna rzecz to jest taka, że jeżeli część wydatków kwalifikowanych musi być pokrywana ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, to nie ma się co dziwić, że te środki trzeba znaleźć w cenie wody i ścieków. One powinny być z Funduszu Spójności, powinny być z niekomercyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tymczasem są z funduszy własnych wodociągów. Skąd wodociągi mają te pieniądze wziąć? Z naszych kieszeni, z opłat za wodę i ścieki. To nie jest w porządku, bo to jest antymotywacyjne. Głęboko wierzę, że ta polityka zostanie przemyślana, że powróci klimat rozmów i przekonywania, bo tam, gdzie kanalizacja jest zrobiona, gdzie ona już jest kompletnie zakończona, tam nie ma wątpliwości co do jej celowości. Proszę przejechać je przez Procwin po nowym asfalcie i spytać mieszkańców, czy ten efekt ich zadowala. Ale proszę przejechać się na Jeżów i zobaczyć, że tam po kanalizacji zostały wyrwy w drodze i nie ma jeszcze przyłączy. Tam będzie diametralnie inaczej. Między tymi dwiema miejscowościami jest wprawdzie tylko kilka kilometrów. Ale różnica jest taka, że przetarg na budowę kanalizacji w Procwinie jeszcze ja rozstrzygałem i za mojej kadencji odbywały się tam prace i tam się wtedy zakończyły. Natomiast przetarg na Jeżów został rozstrzygnięty w ostatnim roku i została ta inwestycja zrealizowana. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.